Nie jestem jeszcze głuchy. Poczekaj tylko. Psia krew, zamknij się. Dostałem skrzydło. Stul dziób. Ani chwili spokoju. Ludwik? Czego? Nie widziałeś cukiernicy? Nie, nie widziałem. Chodzi o cukiernicę. Pieprzy ciąg chce skończyć ten kawałek. Jestem bliski obłędu, więc się zamknij. Nie. Gdzie łyżka do dżemu? Wsadź ją sobie. Była w cukiernicy. Spływaj, flądrowy nocha. Co ty widzisz w tym fortepianie? Daj mi spokój. Mam. Zjesz kanapki z masłem orzechowym? Co? Masło orzechowe. Uciekło mi, a już to miałem. Masło orzechowe czy pasta? Mam to gdzieś. Z tobą tak zawsze. Już to miałem, ty stara cholero. Boże wielki, co ty wyprawiasz? A to co? Hydraulik. Wychodzę. Mendelsonowie wpadną dziś na herbatkę. Zamów ciastka. Ciastka? Szekspir nie myślał o bzdetach. Tak? Melodia powinna iść tak. Racja. Nazwij go Hamlet. Podoba mi się. To lepsze imię niż David. Michale Aniele, daję ci monopol na Dawida. Wpadłem już na lepszy pomysł. Piąta symfonia Michała Anioła. Kochanie, urodziłam ci następnego syna. Co za życie. Kompozytor? Nie życzyłbym tego mojemu synowi, jest wrażliwym chłopcem. Powinien zostać pomocnikiem kanalarza albo szczurołapem. Punkt likwidacji gryzoni. Colin Rembajło-Mozart, syn kompozytora. Szczury na Kartoffelnstrasse 42A. Jadę na ulicę Ziemniaczaną. Włóż kalosze. Monachium, rok 1821. Dokuczają ci szczury i myszy, wpadnij do punktu likwidacji gryzoni. Colin Mozart tępi szczury, karci myszy, nornice rozrywa na strzępy. Państwo Kant, państwo Goethe z psem. 13,4 sekundy później. Colin Mozart. Szczury zatruwają nam życie, chyba zamieszkały w fortepianie. Wyłaźcie z fortepianu, wy głupie, futrzaste draństwa. Precz! Gott im Himmel. Zabieraj ogon z mojej twarzy. 13,4 minuty później. Cisza. Beethoven nawet się ucieszył, kiedy ogłuchł.